Średniowiecze 2.0 lub turbodoładowany generator pychy i powierzchowności, czasem omylnie nazywany barokiem, rozwinął się nie tyle w odpowiedzi na poprzednią epokę, co w efekcie doprowadzenia do końca procesów trwających w XIV, XV i XVI wieku. Czekacie więc kontakt ze zmutowanymi wersjami tego, co w renesansie wydawało się ciekawą, a nawet przyjemną, niczym zastępstwo z panią z biblioteki, odskocznią od rzeczywistości. Jeśli chcesz subtelnie zakończyć swój związek, powiedz swojemu partnerowi lub swojej partnerce, że jest jak perła o nieregularnym kształcie i ze spokojem ruszaj na nową drogę życia. O czym ty do mnie rozmawiasz? To już naprawdę wiele mówi o epoce, gdy sama jej nazwa, czyli w tym przypadku barokko, nie znaczy dosłownie nic. Przetraw to sobie na spokojnie. Nikt nie wie, co znaczy słowo barok i po co taka nazwa. A i tak każdy materiał edukacyjny, czy każda lekcja o baroku zaczyna się od informacji, że barok to z portugalskiego perła o nieregularnym kształcie. To już jest coś więcej niż po prostu wiedza, z którą nic nigdy nie zrobisz. Barok to jest eksperyment społeczny. Filozofia tej epoki to w wielu przypadkach po prostu filozofia renesansu, tylko trochę bardziej. Największą gwiazdą epoki jest Kartezjusz, czyli autor słów "myślę, więc jestem". Francuski myśliciel w olbrzymim uproszczeniu twierdzi, że źródłem wiedzy o wszechświecie jesteśmy my sami, a odpowiedzi na każde pytanie, niczym maturzysta w trakcie rozprawki z lalki, poszukuje wewnątrz swojej duszy. Kartezjusz wskazuje na dualizm, zakładając istnienie równolegle dwóch rzeczywistości, boskiej, albo inaczej duchowej, oraz materialnej. Kartezjusz stoi rozkrokiem, czerpiąc i z renesansu, i tworząc też podstawy pod oświecenie. Fakt, że jego twórczość omawiana jest najczęściej przy okazji właśnie myśli barokowej, wynika głównie z tego, że nie ma za bardzo kim go zastąpić. No, może Pascalem. Jego prace z kolei uczą nas, że człowiek i w ogóle ludzkość ma podobny wpływ na losy świata, co samorząd uczniowski na zmiany w podziale godzin i remont sali gimnastycznej. Pascal otwarcie opisuje ograniczenia ludzkiego umysłu. Wskazuje, że jesteśmy tylko elementem bardzo trudnej do zrozumienia układanki. To jest ciekawa myśl, bliska każdemu maturzyście i fajnie kontrastuje z uciekającymi złotem budowlami barokowymi, które mają być dowodem na potęgę szlachty. I lansowanym przez większość myślicieli przekonaniem, że ludzie mogą dosłownie wszystko. Do it! Just do it! Pascal sporo uwagi poświęca Bogu. W popularnym zakładzie będącym czymś pomiędzy wywodem filozoficznym a eksperymentem myślowym mówi, że wiara w Boga się opłaca. Bo jeśli Bóg istnieje, to wiara w Niego gwarantuje Ci jakiś tam komfort, że nie stracisz Cię do piekła, a jeśli nie istnieje, to w sumie nic nie tracisz. No może poza czasem, ale tego i tak masz ewidentnie za dużo, jeśli decydujesz się przeznaczać go na takie filmy jak mój. A co no... Refleksje na temat kultury barokowej przypominają omawianie lalki. Wiele rzeczy budzi wątpliwości, ale człowiek z każdą chwilą czuje się bardziej przytłoczony swoim niezrozumieniem i niekompetencją i z czasem przyjmuje już wszystko jako prawdę absolutną i już nie zadaje żadnych zbędnych pytań. I tak, korzystając z bierności i wyprania mózgu uczniów, nauczyciele i podręczniki z pokerfejsem, którego nie powstydziłaby się Mona Lisa, wmawiają nam, że złocenia i zdobienia zajmujące każdy milimetr budynków i dzieł barokowych nadają im zupełnie nowe, wyjątkowe znaczenie i są specjalnym środkiem. Przekazu. Ale w sumie serio to, czego wymagać od epoki, w której rozwój edukacji odgraniczający się tak naprawdę do zorganizowania bardzo zachowawczego systemu nauczania dla najbogatszego wycinka wycinków społeczeństwa, uznaje się za zjawisko wyjątkowe, które zasługuje na bycie wyróżnianym osobno jako cecha epoki baroku. Dodatkowo przekaz barokowy ma na celu wywierać wrażenie i intrygować. I to też serio jest osobna cecha. Jeśli nic z tego nie rozumiesz, a sam fakt skomplikowania przekazu nie wydaje się być jego cechą, to nie przejmuj się, bo podchodzenie do baroku z nadzieją na logiczne wytłumaczenie tego, co tu się zastaje, to tak jak namawianie pary królików do zachowania czystości przedmałżeńskiej. Artyści w tej epoce robią to, co uczeń w trakcie rozwiązywania zadania z matematyki na tablicy. Biorą wszystkie znane metody i mieszają je ze sobą, licząc, że wyjdzie z tego coś tak skomplikowanego, że nikt się nie zorientuje, że nie mają pojęcia, co się dzieje. Biorą proste prawdy i koncepcje, a następnie obrazują je w taki sposób, że do ich odczytania potrzebujesz specjalnego przewodnika. Szukanie w baroku motywów przewodnich z prawdziwego zdarzenia jest jak szukanie chęci do życia u maturzystów albo nadmiaru gotówki u studentów. Nie ma jednak takiej epoki, której nie udałoby się w systemie edukacji sprowadzić do kilku motywów, haseł i jakichś losowych określeń. Weźmy taką miłość, czyli jak dobrze wiemy uczucie, typ relacji międzyludzkich, zestaw zachowań i każdemu dobrze znanych postaw. Ale czy aby na pewno? Nic bardziej mylnego. W baroku okazuje się, że jest to charakteryzujący epokę motyw literacki. Surprise, motherfucker!
Utwory autorów takich jak Jan Andrzej Morsztyn mówią ci, że miłość motywuje do działania, ale może być też źródłem cierpienia. W utworze Do trupa dowiesz się, że miłość może być trudna, wyniszczająca niczym poniedziałkowy poranek. Drugi motyw, a raczej nie tyle motyw, co bardziej okoliczność, która niczym omówienie lalki na klasie odcisnęła wyraźne piętno na społeczeństwie żyjącym w okresie baroku, był szeroki niepokój i obawa o przyszłość. Wojny, tyrania, zarazy i klęski nieurodzaju to nie było nic nowego dla społeczeństwa europejskiego, ale poprzednia epoka, czyli renesans, tak bardzo wciskał wszystkim idealistyczną wizję świata, Just do it! Że wydarzenia takie jak wojna 30-letnia podziałały na Europę jak omawianie lalki na życiowe aspiracje ucznia. Mission failed. We'll go next time. Stąd tworzone w baroku wytwory kultury są pełne obaw, trudne do jednoznacznego określenia i pełne takich cieni i niepokojących barw. Z drugiej jednak strony, w baroku każdy próbuje zrobić na każdym wrażenie. W sztuce liczy się efekt, a zlecenie artyści jakiejś pracy często sprowadza się do zasypania go walizkami pieniędzy. Dzięki temu relatywnie łatwo rozpoznać wytwory barokowe, bo każdy budynek, od kamienicy mieszkalnej aż po kościoły i pałace, jest jak nowy film Papryka. Ma szokować i przykuwać uwagę samą formą, która nie jest z reguły poparta jakimś szczególnym drugim dnem. Jednak nie wszystko, co na pokaz, jest jednoznacznie złe. Muzyka barokowa, rozwój opery, sztuk teatralnych, to wszystko zjawiska, które w efekcie bogacenia się społeczeństwa rozkwitały i zasługują na uwagę. W baroku tworzyli na przykład Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini, Claudio Monteverdi i wiele, wiele innych osób, których nazwiska mogą bez kompleksu znajdować się na marce produkującej przepyszne pierożki albo jakieś włoskie makarony. To trochę tak, jakby do jednej szkoły i to w tym samym okresie chodzili ze sobą Jezus, Mahomet, Thor, Zeus, Budda, potwór spaghetti i gwiezdny żółw. Barok jak mało który okres pokazuje, że wraz z pękaniem kolejnych szwów w spodniach tyjących magnatów i kolejnych wagonów pieniędzy składowanych w skarbcu, rośnie także wrażliwość na sztukę i takie ulotne doznania. I w tym okresie, tak jak w każdym podobnym, korzystało na tym wielu naprawdę wybitnych wirtuozów, którzy ku uciesze bogaczy tworzyli muzykę. Owoce tej relacji znajdują się obecnie przede wszystkim na większości YouTube'owych składanek w stylu 10 godzin nauki muzyka w tle. Chociaż czasy jedynego kompozytora interesującego prawdziwych polskich patriotów dopiero nadchodzą, to warto pamiętać o wkładzie baroku w tej kwestii. Jak już jesteśmy przy Polsce, to zachęcam do zapoznania się z moim materiałem poświęconym temu, co w tym okresie się odszlachciło między Bałtykiem a Doliną Pięciu Stawów. Omawiam w nim m.in. sarmatyzm, czyli naszą narodową odpowiedź na rozbijanie sobie o głowę arbuzów na czas. 2, 1, go! Jeżeli dotrwałeś lub dotrwałaś do końca tego materiału, to bardzo ci za to dziękuję i gratuluję cierpliwości do mnie i do epoki, jaką jest barok. Pamiętaj, żeby zostawić coś po sobie, może to być łapka w górę, może to być komentarz. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam cię, cześć. Jest jak nowy film Patryka Wegi. Dobrze.